Pobudka Fedrusów. Witajcie, witajcie kochani. Dawno już mnie nie było, ale uwierzcie, że w dobrej sprawie cały czas pracuję i no niestety nie miałam czasu, żeby nagrać dla was nową audycję, ale tutaj już mogę naprawdę i siebie będę pilnować. Obiecuję sobie, że będę z wami częściej. Oczywiście to najważniejsze jest, żebym to ja podjęła decyzję i żebym to ja się zmobilizowała i żebym to ja znalazła ten czas. Bardzo wam dziękuję za te szczere maile, za komentarze. Nie czytam wszystkich, bo po prostu nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć, wszystkich przeczytać komentarzy. Jest tych filmików trochę, a każdy z was ma prawo do komentowania. Jak chcecie, tak komentujecie. Nie usuwam komentarzy. Jestem bardzo ciekawa ludzi. Jestem tak ciekawa ludzi żyjących tu na ziemi. Muszę wam powiedzieć, że spotkałam w swoim życiu naprawdę bardzo wielu osobników płci męskiej i oczywiście żeńskiej. Mężczyzn, damy, kobiety, dziewczynki. Można byłoby robić jakieś, wiecie, kategorie, wpisywać kogoś w jakieś obszary, ale po co? Byłam na różnych zjazdach, przyglądałam się ludziom. Oni mi też zresztą. Ludzie są tak różni, jak różnorodnie spotykane bakterie w naszym świecie. Ciężko jest nie oceniać. Nie potrafimy nie oceniać. Ja zastanawiałam się nad tym, czy ja jestem w stanie sama nie oceniać. I doszłam do takiego wniosku, że zostaliśmy sprowadzeni tutaj na ziemię w taką różnorodność i w taką emocjonalność od wspaniałych uczuć, od takich górnolotnych, cudownych, po takie niskie, bardzo rozpraszające nas wewnętrznie. I zauważcie, że w większości przypadków jest tak, że jeżeli ktoś budzi się w tym świecie, nagle czuje, że to jest to, że idzie tą właśnie dobrą drogą, że odkrywa nowych ludzi, odkrywa nowe sytuacje, spotyka, nie wiem, czy na żywo gdzieś się, czy za pomocą internetu, czy na przykład przeczyta książkę i ma jakiś tam zwrot myślowy, to zauważa, że w jego otoczeniu nie jest wcale tak różowo. Zaczyna dostrzegać to, czego wcześniej nie widział. Widzi swych najbliższych, którzy dalej śpią. Co gorsza, chcą go przekonywać do różnych rzeczy, których on już nie czuje. Bywa tak, że te uśpione osoby chcą za pomocą złości, szantażu wywrzeć wpływ. I wtedy potrafi wzrosnąć w ludziach jeszcze złość, agresja, sprzeciw. Bo my jesteśmy istotami, które nie znają. Nie znają nacisku. Nacisku nigdy nie mieliśmy. Nacisk właściwie burzy nas od środka. Owszem, są reguły, jakieś zachowania,
są sposoby, które pomagały przez wieki całe ludziom. Jest też bardzo ważny szacunek do drugiego człowieka. Zobaczcie, nawet teraz, kiedy spotykamy się w różnych gronach, spotykamy się w różnych gronach i do jednych ludzi was ciągnie, do innych mniej, a jeszcze inne mogłyby właściwie dla was nie istnieć. Kompletnie nie czujecie jakiegoś takiego powiązania, które to uczucie czy emocjonalność wytwarzana nie jest wam dana. Obserwuję tych ludzi i zastanawiam się nad ocenianiem. Bo ja wewnętrznie nie jestem w stanie nie ocenić, mając jakieś swoje poznanie. Moja ocena będzie się ograniczała do doboru przymiotników. Na przykład nerwus albo szybko myślący. My nie jesteśmy w stanie nie oceniać. Myślałam, że będzie to łatwiejsze, kiedy nakażę sobie, ja sobie właściwie nakażę, żeby spróbować nie oceniać. Możemy się oszukiwać, że nie oceniamy. Bo nawet jeżeli nie będziemy wymawiać tego głośno, o czym myślimy, to i tak wewnętrznie zawsze jest ocena. Zostaliśmy nauczeni oceniać i być ocenianymi. Pierwsze kroki w szkole. Jak wyglądały wasze pierwsze kroki w szkole? Dobrze piszesz, ładnie piszesz, dobrze czytasz, brzydko czytasz. Postaraj się lepiej. To jest, akurat jeżeli chodzi o szkolnictwo, to jest temat na kolejną audycję. Ale sami musicie przyznać, że to właśnie w szkole mądry nauczyciel potrafił mądrze oceniać. W dzisiejszych szkołach brakuje mądrych nauczycieli. Jest teraz wielu tak zwanych samozwańczych nauczycieli w szkołach, poza szkołą, którzy doszli do czegoś, mają jakąś wiedzę, chcą się podzielić. Każdy z nas ma. Nie będziemy przecież... To chyba wy czujecie, też czujecie, że macie jakąś już wiedzę, którą moglibyście się podzielić. Dlaczego właśnie nie robić spotkań takich, na których można byłoby posłuchać wszystkich tych, którzy zechcieliby coś powiedzieć. Oczywiście za chwilę się włączy taki filtr, bo co zrobić, kiedy ktoś zaczyna tracić czas innym ludziom? Oczywiście są takie osoby, którym wydaje się, że coś wiedzą i zaczynają wprowadzać słuchacza w jakiś obszar, a potem okazuje się, że to nie jest to. Bycie mądrym nauczycielem, bycie mądrym człowiekiem, to po prostu umiejętność słuchania i szanowania drugiego człowieka. To, że ktoś ma jakąś wiedzę i chce ją dalej przekazać, to nie znaczy, że już jest mądrym, elokwentnym. Na naszych spotkaniach wydruskich
naprawdę jest dużo, dużo fajnych ludzi. Przyjeżdżają z różnych zakątków naszego kraju, nie tylko, nawet z Polski, ale i z Niemiec, z Wielkiej Brytanii. To są Polacy. Miło jest mi słuchać ludzi, którzy chcą coś dać od siebie, jakąś mądrość swoją wewnętrzną, podzielić się swoimi myślami, podzielić się swoimi doświadczeniami, a przy tym, kiedy nie przemawia przez nich wygórowane ja, i nie kwestionują też innych osób i innych poglądów innych, wtedy są prawdziwymi ludźmi. Spróbuj zrobić takie doświadczenie. Tylko wtedy będziesz tak naprawdę mógł albo mogła poznać, na jakim etapie jesteś uduchowienia. Jak bardzo dotykają cię i jak tkliwym możesz być, kiedy wywołasz w ludziach taką emocję, z którą nie mogą sobie poradzić. Niech to będzie nagły zwrot. Niech ci, którzy myślą, że jesteś idealna albo idealny, nagle zobaczą cię w innym zupełnie świetle. A ty jak obserwator będziesz patrzeć na ich oczy, na ich gesty, na ich ruchy, na to, co mają do powiedzenia. I łap zawsze pierwszych kilka sekund zachowania. To właśnie będzie prawdziwe ja tego człowieka. Przypomniała mi się taka sytuacja pewnej kobiety. Jej mąż bywał bardzo często za granicą. I pewnego razu przywiózł ze sobą dwa prezenty. Dla niej i dla jej matki. Kobieta bardzo lubiła luksus i zawsze dawała sygnały swojemu mężowi, co jej się podoba. I tym razem, kiedy dostała od niego podarunek, była zadowolona. Jej reakcja na podarunek, który przywiózł dla jej matki, była zaskakująca i zaskoczyła większość osób, które były zgromadzone w pokoju. Nikt nie spodziewał się takiej reakcji. Matka otworzyła pudełko, w którym był naszyjnik. Naszyjnik, który wcześniej młoda kobieta widziała i bardzo jej się podobał, ale nie został zakupiony dla niej, tylko dla jej matki, przez jej męża. Reakcja jej była niespodziewana. Zmarszczyła brwi, zmarszczyła czoło i zaczęła zachowywać się jak dziecko. Brakowało tylko, żeby tupnęła nogą. To był cenny czas, cennych kilka sekund, żeby można było zobaczyć, jak naprawdę wygląda duchowość właśnie tej osoby. My nie potrzebujemy słów, nie potrzebujemy pięknych zdjęć, nie potrzebujemy tego wszystko. To, że teraz leci muzyka w tle, leci tylko dlatego, że ją sobie bardzo podobałam. Jest w fajnych zakresach, w dźwiękach solfeżowych. A ponieważ znam się trochę na muzyce i czuję, odczuwam ją całym swoim sercem, każdą komórką, sprzyja to wzrastaniu odpowiednich wibracji i ją po prostu tutaj włączyłam. Równie dobrze mogłoby jej tu nie być.
To nie muzyka. To nie mój głos. To nie one sprawiły, że tu jesteście, kochani, na tym kanale. Na tym kanale po prostu mówię prawdziwe rzeczy, których rzadko kto jest w stanie wam powiedzieć, bo ludzie się boją. Po prostu najnormalniej boją się. Albo nie są przygotowani. Nie chcą obrażania się innych, nie chcą urazić. Ale powiedzcie mi, co to jest to urażanie? Urażanie to jest nieumiejętność rozumienia drugiej osoby, po prostu. A ocenianie było, jest i będzie. Reakcja na pewne działania jest zawsze szczera. Zróbcie to. Zobaczcie, jak ludzie się zachowują. Jeżeli jest wam ciężko wyczuć jakiegoś człowieka, to albo poproście go o pożyczkę, o pożyczenie pieniędzy. Zobaczcie, jak ta osoba na was zareaguje. Albo na przykład zróbcie coś, co zupełnie zmieni zdanie o was. W oczach zobaczycie, czy ta osoba potrafi poradzić sobie z emocjami. To jest czysta psychologia. Nie logiczna. Taka naturalna. Zobaczcie, dziecko, które jest małe, malutkie, załatwia swoje potrzeby, kiedy chce. My wiemy o tym. Wiemy, że dziecko potrafi zrobić siku na podłogę albo zrobić kubkę gdzieś w jakimś rogu w domu, w pokoju. Dla nas to jest naturalne, ponieważ dzieci tak się zachowują, zgadza się? Potem, kiedy jest już duże, oczekuje się od niego zupełnie innych reakcji. Już nie jest w stanie zrobić tego, kiedy było małe. Nie wolno mu. Są inne oczekiwania, są inne reguły gry. Dorośli są dorosłymi. Zarówno dzieci, jak i dorośli mają emocje takie same. Bywa, że nawet identyczne. Ale dorośli zupełnie inaczej reagują, ponieważ nakładają sobie maski, o których już kiedyś mówiłam w audycji. Dziecko tej maski nie ma. Ono nie musi się troszczyć o to, jak zostanie odebrane. Dlatego kto miał dzieci, to wie, ile czasu trzeba spędzić na uspokajaniu, na tłumaczeniu, dlaczego jeden postąpił tak, a drugi tak. Dlaczego usprawiedliwieniu, dlaczego akurat taka emocjonalność i takie wyładowania miały miejsce. Dzieci są po prostu dziećmi. Ale dorosły bardzo często się kryguje. Więc taki akurat motyw, żeby rozjuszyć osobę drugą, sprawdzić, jaki ma wobec nas stosunek, jest naprawdę fajną rzeczą. A teraz powiedzcie mi, kochani, czy wy macie w swoim najbliższym kręgu. Nie myślę tu o rodzinie akurat. Może i rodzinie, ale bardziej zależałoby mi na znajomych, na przyjaciołach.
Czy macie w swoim kręgu kogoś, kto będzie dla was przewidywalny na 100%? Jeżeli macie kogoś takiego i uważacie, że macie, to ja wam gratuluję i chciałabym poznać taką osobę, która tak twierdzi. Człowiek został stworzony do tego, żeby być nieprzewidywalnym, bo nieprzewidywalność nie idzie w parze z regułami. Dlatego dzieciaki są takie spontaniczne. Dlatego tak dobrze wspominamy naszą młodość, nasze dzieciństwo. Pamiętacie tę beztroskę? Pamiętacie? O ile bardziej jesteśmy bogaci po prostu. Jesteśmy bogaci o te doświadczenia z dzieciństwa. Później zabrano nam coraz więcej czasu, który był potrzebny pod podporządkowanie się systemowi. Dzień za dniem, który wydawał się być bardzo podobny albo szary. Budował wasze i nasze życie. I buduje. Więc każda spontaniczność, każda dziecinada bywa odskocznią. Tylko trzeba też wyważyć. W naszym środowisku, kiedy jesteśmy dorosłymi ludźmi, szukamy wokół siebie podobnych nam osób. Teraz jest taki czas, gdzie będziemy znajdować wiele fajnych płomieni energetycznych. Nie mówię tutaj o partnerstwie akurat, ale mówię o takim zwykłym, przyjaznym, energetycznym powiązaniu ludzi. Nerwowość, która się u niektórych ujawni teraz, będzie bardzo potrzebna, bo właśnie pokaże nam, z kim mamy do czynienia. Tylko spotkania na żywo mogą dać obraz danej osoby. Czytanie jej, wejście w jej pole. Bądźmy ostrożni z takim czytaniem osób na odległość. Niejednokrotnie może nas zadziwić spotkanie w naturze z ludźmi. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że robienie coś pod prąd albo na przekór czemuś, co zostało już ustalone, ma naprawdę bardzo duży wydźwięk. Po pierwsze, sprawia, że nieprzewidywalność przyciąga mnóstwo różnych sposobności. Jakby wam to wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie, że jesteście przewidywalni dla Stwórcy. On wie, że codziennie będziecie wychodzić do swojej pracy, że w środę możecie się spóźnić na autobus, bo we wtorki oglądacie długo ulubiony program,
że w piątek będzie mecz i pewnie spotkacie się z kolegami. A co by było, gdyby nagle okazało się, że spontanicznie wyjeżdżam w piątek na przykład i robię coś, o czym zawsze marzyłem, a nie miałem odwagi. Albo robię coś, czego jeszcze nie robiłem. Dlaczego tak wiele czynności, które są dostępne na ziemi, uzurpowane są tylko pewnym osobom? Dlaczego dla nich to jest stworzone? Dlaczego tylko na przykład gotowanie jest dla kobiet? Bo oczywiście potocznie mówiąc. Albo dlaczego budowa silnika jest, nie jest też dla kobiet, załóżmy? Dlaczego? Przecież budowa silnika może być ciekawa, jak krzyżówka. A czy kiedykolwiek próbowałaś otworzyć klapę i przyjrzeć się tam, co tam w środku jest i zapytać, żeby zgromadzić tę wiedzę? Widzicie, to jest dobry przykład. Czasami jest coś, co warto przetrawić, pomyśleć, dowiedzieć się. Może nie jest to akurat szczyt naszych wyobrażeń, o czym chcielibyśmy sobie wyobrażać, ale przejściowa wiedza, taka wiedza, która nam da dodatkową informację przy zdobywaniu kolejnej. Tak samo jak ludzie. Spotykamy ludzi po to, żeby byli łącznikami naszymi z innymi. Zauważcie, ilu jest takich ludzi w waszym życiu, którzy gdzieś pojawili się tam nagle, potem zniknęli, nie macie z nimi kontaktu, ale na przykład dzięki nim znacie inne osoby, z którymi do tej pory współpracujecie albo znacie się, wyjeżdżacie wspólnie. To jest ciekawe. To jest naprawdę temat do rozważenia. To nie jest audycja dla ludzi chcących dowiedzieć się w pigułce wszystkiego na raz dwa. To jest audycja dla ludzi, którzy myślą, potrafią rozwinąć dalszy etap swojego jestestwa. Moi drodzy, spotykajmy się. Gdziekolwiek jesteście, kogokolwiek nie znacie, jedźcie do niego, spotkajcie się z nim, zobaczcie, jak wygląda, jak mówi, jak gestykuluje, jak patrzy, czy ucieka wzrokiem, czy jest prawdziwy, czy jest szczery. Szukajcie miejsc, w których jest wam dobrze. A ludzi, którzy wam nie odpowiadają, zostawcie ze sobą. Ludzi jest tak wielu na świecie. Nie musisz każdego lubić. Nie musisz. Ludzie są po to, żeby wywoływać emocje. Jeden będzie wywoływał emocje pozytywne, drugi negatywne. Inny jeszcze będzie szokował. Tak właśnie ma być. To jest twoje doświadczenie z ludźmi. To jest twoja ocena ich, a jednocześnie ciebie. Kiedy zrozumiecie, czym tak naprawdę jest to, o czym mówię, to może być za rok, za pół roku. Może przyda wam się to w kontaktach z ludźmi. Jest mi bardzo, naprawdę miło i chciałabym wam podziękować raz jeszcze za te maile i za kontakt.
i za doping do tego, żeby nagrywać kolejne audycje. Nawet jak ich nie nagrywam, to i tak myślę o was, o wszystkich ludziach na ziemi myślę. I naprawdę jestem z wami. Do usłyszenia. Namaste. Boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie.